9 maja rozpoczęło się 21 Grand Prix Jaworzna w biegach ulicznych. To cykliczna impreza organizowana co roku przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Trzy edycje jak co roku, po raz kolejny tutaj w Parku Lotników, 9, 16 i 23 maja zawody finałowe, na których będziemy wręczać dla zwycięzców, tych, którzy uzyskali najlepsze czasy łącznie w trzech edycjach, wtedy przystąpimy do ceremonii wręczenia nagród. Biegi odbywają się w 6 kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt i chłopców. W zależności od wieku dzieci mają do pokonania dystanse od 150 do 3600 metrów. Jak to się stało, że wygrałaś? Przygotowywałaś się? Przygotowywałam się. Jak? Tata mnie nauczył biegać. Cały czas mi wyznaczał 400 metrów i biegliśmy. Przygotowywałem się. Byłem drugi z klas pierwszych na WF-ie, więc może będzie dobrze. Bieg jest rozgrywany w 100% na nawierzchni asfaltowej. Głównym celem imprezy jest popularyzacja biegów masowych i biegania jako najprostszej formy ruchu. Uciekamy sprzed komputerów, idziemy na świeże powietrze i uprawiamy sport. Syn ze szkoły przyszedł i mówił, że WF-ista im zaproponował i chciał, i dlatego tu jesteśmy. Organizatorzy chcą przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i patrząc po frekwencji, można stwierdzić, że ten cel udało im się osiągnąć. Można zauważyć, że mamy coraz więcej tych dzieci młodszych. Także coraz więcej mamy przedszkolaków, klas 1-3. Im wyżej, można powiedzieć, że tym mniej, ale tam już jest rywalizacja taka, można powiedzieć, półzawodowa. W imprezie uczestniczyły nie tylko osoby, które startowały w biegu. Wzdłuż trasy pojawili się znajomi, przyjaciele i rodziny zawodników, którzy wspierali biegaczy gorącym dopingiem. Za chwilę przestaniemy mówić, ale jeszcze głosu trochę mamy, ale jeszcze trochę dzieci nam zostało do dopingowania. A poszło świetnie, bo nasze 3 dziewczyny pierwsze 3 miejsca zgarnęły, także opłaca się mobilizować dzieci. Dopinguję syna i chciałabym, żeby był jak najlepszy na miarę swoich możliwości. Co roku większość nauczycieli z jaworzyńskich kół przychodzi, dopinguje swoich uczniów, dopinguje do tego, żeby brali udział w tych zawodach, z czego się bardzo cieszę. Dla laureatów w każdej kategorii wiekowej prowadzona jest odrębna klasyfikacja dziewcząt i chłopców. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Viva, viva!